Cześć, z tej strony Scarlett, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Pamiętajcie o tym, że minimum 1000 łapek i widzimy się za tydzień z historią. A teraz już przechodzimy do czegoś, za czym część z Was tęskniła. A to jest w ogóle zabawne, bo jak gramy w dawnym domu, to potem piszecie, że tęsknicie za innym, gramy w innym, to jest tęsknimy za innym. I to się tak zmienia bardzo, jeśli chodzi o Wyzwanie Dziesięcioleci. Ale dzisiaj wracamy do domu, który bardzo dobrze znacie, który mam nadzieję, że bardzo lubicie. Domu głównego, czyli głównej willi rodziny McTeasley, ponieważ na razie nasz wątek, jeśli chodzi o Simów, czyli Genevieve oraz Steve'a, zostaje jeszcze nie domknięty stuprocentowo, no ale wiadomo, już ta główna historia związana z Gabrielą Anną została zamknięta, przynajmniej na razie. A my przechodzimy sobie teraz już do naszej głównej willi, ponieważ tutaj mamy pewne zmiany wiekowe, które chcę Wam opowiedzieć, przekazać, pokazać, żebyście wszystko wiedzieli co jak. Ponieważ wreszcie dorósł mi Charles, czyli Chuck McTeansley, i chciałabym pokazać Wam, jak on się prezentuje, a prezentuje się dosyć dziwnie. Nie w sensie ma łańcuch. Nie, żeby coś było nie tak z łańcuchem, ale stwierdziłam, że chciałabym jakoś dać do zrozumienia, że on jest, wiecie, bogaty, więc... Tak, Jack jest bogaty i ma złą cechę, ponieważ nie miał mieć tej. Nie wiem, o co chodzi, czemu to mam po angielsku, to czy to jest jakaś cecha... Czy to jest jakoś nieprzetłumaczone? W ogóle dajcie mi znać, czy to jest jakoś CC? Nie wiem, o co chodzi, że mam to po angielsku. Że ja mam jakąś pobraną i nawet o tym nie wiem. No, ale tak czy siak, jeśli dacie mi znać, to będzie fajnie. Czy to nie powinno być jakiś kreatywny? Ale nie, no kreatywny jest pod spodem. No, nie wiem o co chodzi z tą cechą, ale myślę, że powinien być, ponieważ on tak po tatusiu. A już Wam pokazuję, jak on się prezentuje. To jest jego strój codzienny. I tutaj macie jego buźkę. On jest bardzo taki delikatny, tak samo jak jego ojciec. Na pewno kojarzycie właśnie, jak jego ojciec wyglądał za młodych czasów. Teraz już go troszeczkę postarzyłam, w sensie dodałam mu delikatne zmarszczki, żeby już nie był taki super młody. I na tyle, na ile mogłam, zrobiłam to z June, ale niestety przy June jest ten problem, w sensie tutaj tylko, że nie mam takiego skina, który by współgrał, na niej nie mam skina, współgrał ze zmarszczkami, więc więcej tutaj nie mogłam nic zrobić, jeśli chodzi o nią. Ale no widać, że już trochę się nam posunęła w wieku. No i wracamy do naszego Chucka. To jest strój pierwszy Chucka, strój numer 2 Chucka prezentuje się tak, a strój numer 3 Chucka prezentuje się właściwie tak. No i tutaj najbardziej mi ten łańcuch pasuje do tego numer 1, to tak średnio, ale chciałam coś takiego dodać, żeby wiecie, bo on jest bardziej taki... a czemu ty chcesz mieć wampirzy ród? Co ty masz w ogóle? Dobra, dorósł bez mojej ingerencji. Fortuna, nie wiem, bajecznie bogaty, bo chodzi po prostu o to, że ten znowu jest takim rozpieszczonym, trochę bananowym dzieckiem. Więc musi mieć takie cechy dosyć potacie. To nie wiem, czy to jest potacie, ale to samo miał z siebie. No i panna włościach, myślę, aspiracja będzie tutaj idealna. Także tak się prezentuje. Pozostałe strój są zrobione z gotowców, tutaj jakoś mocno się nad nimi nie rozczulałam, dlatego że one jakoś istotne na razie nam nie są. Jego młodszą siostrę na pewno znacie, Charlotte. Charlotte jest młodsza, ale ona jest córką June, bo pamiętacie, mam nadzieję, że Charles jest synem z pierwszego małżeństwa Ronalda. To nie jest jego dziecko z June. Także tak, no cieszę się, że wracamy, że znowu tutaj sobie będziemy z tymi naszymi Simami, bo troszkę za nimi tęskniłam. Ty pozostałe stroje, dobra, ty masz takiej pani na włościach pozostałe stroje. I zaczynamy od pierwszej rzeczy, którą wybrałam, czyli budynek. Budynek nazywa się Stokrotkowy Szałas. Albo coś ten deseń od zombie Kamila. Zaraz Wam go pokażę w galerii. Znaczy mam nadzieję, że nie przekręciłam i to jest tak, właśnie tak. Mamy tutaj fajną, zrobioną taką altankę z miejscem, w którym można sobie usiąść i popracować. Jest to taki domek rodzinny i chciałam tylko zobaczyć, czy na pewno wszystko jest tak, żeby to nie było, wiecie, zbyt nowoczesne, ale nie, jest przepięknie tutaj zrobiony, wyjście na piętro. Tutaj jest jakiś pokój dziecięcy i mamy główną sypialnię. No i ten pokój dziecięcy średnio akurat mi do wszystkiego pasuje, ale to pewnie jakiś prywatny dom naszego tutaj
twórcy, ale będzie odpowiedni wyglądowo tutaj, bo chciałam właśnie w Wierzbowej Zatoczce. Coś już Wam pokazuję, który to jest mniej więcej dom. O, jego znajdziecie w tagu 10-leciam Scarlett. Lubisz malować, majsterkować lub hodować rośliny, to dom dla Ciebie. Także dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Ten dom będzie przeze mnie wykorzystany i teraz przejdziemy do dwóch simów, których tutaj widzicie. Jeden jest od kolorowej Esy, ale ją będę musiała troszeczkę przerobić, w sensie oczy i zmienić, bo ma z rzęsami, a drugi sim jest od White for A? Tak myślę, że tak pójdę to przeczytać. I ich zrobimy sobie w rodzeństwo. Niby to dwóch różnych twórców robiło, ale rudowłosy, ponieważ bardzo bym chciała troszeczkę tego rudego tutaj wnieść. Ja ich potrzebuję bardzo na razie. Więc lecimy sobie teraz do zarządzania światami, przejdziemy do kasa, przerobię oczy troszkę tej rudowłosej simki na takie bez rzęs i wiecie, żeby to było bardziej po mojemu. Dodamy jej relacje z tym rudowłosym simem i wprowadzimy ich do domu tutaj. Także lecimy do Stwórz Sima. I zakończyłam! Delikatne zmiany, które mogą Wam się wydawać wcale nie takie delikatne, ale delikatne mi są. Po prostu zmieniłam jej wiek na nastolatkę, ponieważ potrzebuję nastolatki. Jako młoda dorosła wygląda tak i ja wiem, to oczy nie będą nigdy identyczne, bo musiałam je robić sobie od nowa, ale ja zawsze sobie tam dostosowuję te simki troszeczkę też pod siebie, żeby bardziej były takie po mojemu. Natomiast to nie są jakieś duże zmiany, tylko dodałam właśnie figurę, bo ja lubię te figury z presetów bardziej niż z gry, jak Wam mówiłam, te z gry wydają się takie dziwne, jakieś nienaturalne, no i właściwie to style. No i ona zostaje nastolatką, jeśli chodzi o jej cechy, to zmienimy jej tę kulturalną materialistkę, bym jej zostawiła, ale chciałabym, żebyś Ty była, nie wiem, perfekcjonistką, myślę, że to by do Ciebie pasowało i bardzo bym chciała, żebyś Ty miała dużą, szczęśliwą rodzinę. Nie, bardziej chodzi mi o pani na włościach, że Ty powinnaś mieć taką cechę, także wiecie. Ubrana jest bardziej klimatycznie, jeśli chodzi o nasze wyzwanie, w sensie dzwony, jakieś tam kwiatki, bratki, stokrotki na sobie. No i tutaj usuwamy jej jeszcze to, o właśnie tak. Żeby było dobrze. A jeżeli chodzi o Martina, no to Martin jest jej bratem, ale z Martinem zrobiłabym jedną rzecz, mianowicie zrobiłabym tak, że mu to troszkę wydłużę. Tak? Tak, troszeczkę Ci wydłużymy, troszeczkę Ci te oczy rozłożymy i zmienimy Ci te oczy na tak samo jak ma ona, na takie zielone. I w pozostałych strojach też mu ustawię zielone, ale resztę mu zmieniać nie będę, bo nie ma co. I tak samo jej muszę wrócić i ustawić też te zielone soczewki wszędzie. Także tak. Dobrze, że jest przebrany. Najbardziej nie lubię, jak wchodzę do galerii i pobieram simów do serii 10-leci właśnie, a wy ich nie ubierzecie. Także to jest takie, och, nie. Nie możecie mi tego robić, więc pamiętajcie, jak udostępniacie w tamtym tagu simów, to zawsze ich ubierzcie, wszystkie stroje, bo nienawidzę siedzieć w kasie. Och, jakby ktoś jeszcze o tym nie wiedział. Dobra, i robimy tak, i robimy jeszcze ci... I tak. A z tego, co kojarzę, to ja chyba sobie ostatnio sprzątałam oczy i usunęły się. Nie, dalej siedzą. Tutaj muszę je znaleźć. Nienawidzę tych gotowych oczu w tym. One mi psują potem genetykę. No. Nie wiem, co to są za oczy w ogóle. Nie wiem, jak je znaleźć, ale muszę je znaleźć i wywalić. Nienawidzę tu mieć tych oczu. Śmieci to potem tylko i źle geny przynosi. Ale to jest moja choroba z tym. Zawsze się o to czepiam. Także lecimy z tymi oczami. Bardzo ładnie, bardzo proszę. A ty masz jakieś tutaj błyszczenie na nosie. No, widzisz? A ja ci je usuwam. Bardzo mi przykro. A to jest błyszczenie z gry. Nie wiem, czy wiecie. Ono jest właśnie w makijażu na całą twarz. Nie wiem dlaczego. No, ale jest. Więc jak gracie sobie bez CC, to pamiętajcie, by sobie wejść i sprawdzić to błyszczenie. Bo być może będzie wam przydatne. A, jeszcze muszę sprawdzić, jak pozostałe stroje, czy one są kompatybilne mniej więcej z latami, w którymi my jesteśmy. Nie, żebym była jakimś znawcą, ale... No nie. W sensie, znaczy może i, ale bardziej to by mi dało. Okej. Dobra, no. Jest okej. W sensie, chyba jest okej. Chyba tak możemy to zrobić. Do tego mam trochę... Namieszane uczucia, bo tutaj powinny być szersze spodnie, ale to trzeba takie szersze znaleźć. Pasujące, więc lecimy do dzwonów. A dzwonów mam tu niewiele, bo wiecie, że ja nie znoszę dzwonów, ale...
No, ale jesteśmy w takich latach. O Boże, jak to wygląda dramatycznie. Nienawidzę zwodów. A dobra, i zostawiamy to tak. I potwierdzamy. A czemu ci się cechy zmieniły? Nie, dobrze. Dobre masz cechy. Nie zmieniły. Jezu. Jak zwykle przesadzam. Potwierdzamy i teraz ich lecimy wprowadzić. Przecież już mam 24 minuty nagrania, jeszcze nic nie zrobiłam konkretnego. Nic, totalnie nic za nic. O, jak wy ładnie pasujecie do siebie, jak ty się krzywisz na niego. Etap osiągnięty. Posiadaj dom z 30 oknami, dom o wartości 200 tysięcy. Okej, okej. Ty powinieneś sobie podjąć jakąś pracę. Idź. Wychowujesz siostrę młodszą. Rodzice wam, nie wiem, co się z nimi stało. Meteoryt z Simsów 3 ich walnął. I gdzieś swe życie stracili. Inżynierem możesz być. A, możesz być inżynierem. Choć będziesz pracował jako inżynier. A my lecimy sobie do po prostu zarzuca światami. I lecimy do głównej willy. Tak się zeskniłam. Boże, Charles. Charles, Charles. W sensie Chuck mam na niego mówić. A nie Charles, bo Charles to tak za poważnie. No, chodźcie do mnie, moi Simowie. Co ty robisz w stokrotkowym szałasie? Poszedł ich odwiedzić. O, dobre, dobre. To będziemy mieć jakiś początek ku temu, że nasz Chuck będzie mógł się zapoznać. Co ty tutaj robisz? I czemu ty jesteś smutny? I czemu ty jesteś nieubrany? Weź ty się ubierz. O matko boska, jaka wichura, ale to można tak pięknie sobie uzmysłowić, że jest taka wichura. Aha, bo ci ciotka zmarła. I ty nie wiesz, gdzie masz się podziać i tak szczerze, to ja też nie wiem, gdzie ty masz iść. Gdzie jest ten dom? Matko boska, jaka wichura. Ty nie wiesz, gdzie się podziać, ja nie wiem, gdzie cię podziać. O, są. Idź, pobiegnij tutaj, podejdź tutaj. Zimno ci. Gdzie ja się wybrałem w taką pogodę? Jeszcze tak ubrany. No nieszczęście, nieszczęście. No. Ronald, żebym cię nie musiała tutaj uśmiercić, że wiesz, zamarzłeś. Musisz gdzieś iść. Szukasz miejsca, gdzie możesz się ogrzać, ale wszyscy sąsiedzi cię nie znają, a ty ich. I musisz wybrać, który dom. Teraz powinna być taka wyliczanka. Ale pięknie, ten dramat. O tak, 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 mój drogi. Pięknie. Fabuła przynajmniej zaczyna mieć sens. Oprócz tego, o matko, chodzące nieszczęście. Ty nie byłeś takim nieszczęściem. W sensie, ty jesteś teraz ustatkowany ze swoją miłością, nie? No chodź, aż ci zrobię taką kamerę, jakbym azyl kręciła. No chodź, chodź. Weź ty się tak nie zatrzymuj. Nie chcę robić tego na dwójce. No. Pięknie takie. Ratunku! Ło, wytrzymał. Powinieneś krzyczeć ratunku. I pomocy. Czekaj, może cię tak przodem. Trzymał się. Chodź, będziesz przodem. Żeby widzowie mogli się na ciebie napatrzeć. Na to twoje nieszczęście. No i co? Lecimy z trójką, bo lecisz godzinę do tego domu. Ile można spacerować, no? Idź, idź, już jest 8:45. Oni powinni być w szkole. I w pracy. Jun idzie do pracy. Bardzo dobrze, Jun. Bardzo dobrze. Pracuj ciężko. Ty zdobywaj przyjaciół i ty też, mała, zdobywaj przyjaciół. Są! Jest tak ciepło, a ten w samych gaciach. Wesołe zapoznanie, chodź. Wesołe zapoznanie, było tak zimno. Ale widzicie, sama gra mnie zmusiła do tego, żeby się poznać z nimi. Było tak zimno. I w ogóle. Dajcie mi kawy, nie wiem, gorącej czekolady, herbaty. Co to za dźwięk? Ej, Ronald, dzwonię, aby cię poinformować, że czunki nie twojego... Odeta! O nie! Trzeba jej nagrobek znaleźć jeszcze. Mam nadzieję, że będzie w domu. Och nie!
No ale dobrze, zapoznałeś się. Sugeruję, że matka tego Sima jest lamą. Popraw humor. Bardzo mi przykro. Będziesz teraz cały czas smutny. No nie dziwię się. Gabriela, Anna, Daisy, Gilbert, Vinci. Wszyscy zniknęli. Clementine. Małżeństwo z Krzysztof. A ty nie byłaś w związku z... kimś innym? Ej! Ona miała być chyba lesbijką. Znaczy dobra, no może nie jest. Może gra stwierdziła, że nie jest. Ale coś mi się wydaje, że one były tutaj w związku. A Ginny? George Michael McGregor. Conor McGregor, się śmialiśmy z tego. Gdzie my mamy drzewo genealogiczne? Bo ja nigdy nie wiem. Tu mamy. Bo ja chcę to zobaczyć. Ronald McTinsley, Christopher, on już nie żyje. June McTinsley. Jane Brittany Jones. Dobra, ty jesteś dzieckiem Jane Brittany. I ona miała tutaj Clementine, która już ma dziecko. Edmund jest w związku z facetem, okej. A wy żadnych członków tutaj nie macie, a Bella Jones umarła. O Jezu. Jej dzieci zostały... O Matko Boska, no. No dobrze, 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 dobrze. Dobrze, to jest rodzeństwo Ronalda, bo Ronald, nie wiem czy wiecie, on w ogóle nie powinien mieć praw do tego domu. Bo zupełnie kosmicznej linii. W sensie jest oczywiście od Jane Brittany, ale z romansu Jane Brittany z Christopherem. Wspominaj wesele, zapytaj jak minął dzień. No, chodź, zaprzyjaźnij się. Oni ci oczywiście nic nie podali, ale możemy sobie wyobrazić, że coś mu tam podali. On się tutaj rozgrzeje w tym domu u nich i ogólnie będzie tak dobrze, nie? Rozumiecie. Także tak. I powiesz im, że ty ich zaprosisz na obiad. I że im dziękujesz za to. A my wracamy do głównej willi. Musi być podziękowanie. I lecimy tu. I wreszcie wbijamy. Ginny McGregor. Ten McGregor jest cudem. A na końcu odcinka muszę pamiętać, że muszę odwiedzić dom Odety, bo powinien być tam nagrobek. Przynajmniej tak mam ustawione w MC Command Center, że nagrobki mają się pojawiać właśnie w domach bohaterów, ale... A wiecie jak to bywa. Różnie. A Odetę z dworu to ja bym chciała mieć, w sensie ona na... Nie wiem, na polu. Ale na dworze się wychowywała. Dworze to jakby u króli. A wy nie jesteście w szkole? Purchlaki? Do szkoły! No właśnie, ojciec rodu. Jest! Jesteś, tęskniłam za tobą! Kochana, tak tęskniłam za tobą. W poprzednim odcinku ciebie nie było. W poprzednim albo w poprzedniejszym. Nigdy mi więcej tego nie rób. Nigdy nie znikaj. Ciebie stać w ogóle, żeby za rachunki zapłacić? Ty może wiesz co? Idź sobie popracować tutaj na pięterko. Wiesz, może ona jest studentką i dlatego tak. Charles spotkał Simkę o imieniu Dominika. To może być jakaś nasza rodzina Borude. O, pięknie. Może wystaw na Plopsy, bo jakoś tak tanio byś to sprzedał. Może ktoś to kupi. Charlotte też spotka jakieś purchle. Co ty tak... wiesz co? Ty tak jakoś... średnio... bym powiedziała. Średnio z tobą. Handlowiec. Dobra, masz. Może sprzedamy rzeczy za więcej simoleonów. Aha. To ty tak słabo. Znaczy możesz machnąć te arcydzieła, mi to nie przeszkadza. Ale wiesz... Ciekawe, czy to wystawianie się naprawiło, bo ostatnio wystawiałam i nic nie mogłam sprzedać, więc... A tam chyba można więcej zarobić za te obrazy. Charles wrócił do domu. Charlotte wróciła.
Dobrze. Czyli mamy godzinę 15 i moje drogie dzieci, przygotujcie się, ponieważ dzisiaj na obiad wybawiciele waszego ojca się pojawią. Weź sobie prysznic, ty młoda też sobie tutaj ogarnij się, aż co, pójdziesz do łazienki na piętrze, bo widzę, że tutaj wszystko zajęte. Skorzystaj. Weź prysznic. Ten pokój zostawimy dla Charlesa. A młoda będziesz siedziała w którym? Chyba w tym. Ale czekamy na June. A June, o której ty kończysz pracę? O 17. Idealnie. I co to? Sprzedaj kolekcjonerowi. Jakieś pieniądze mieć musimy. Chodź, zmień sobie strój. No jakiś taki, o, nie wiem, pan domu, o, coś w tym stylu, pięknie wyglądasz. Gdzie jest pani służąca? Jest. Ta służba, strasznie to dziwnie brzmi, służba, w sensie tak jakoś, powiem wam, negatywnie. Wyczyść, zajmuj się dzieckiem, przyrządź posiłek na przyjęcie, pani służba. A ty robisz tak i zaproś do spędzenia czasu na tej parceli i zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Bardzo prosimy, byście się pojawili, a wy sobie tutaj usiądziecie. Ty tu, a ty tu. Stacy McMillan zaraz tutaj będzie. I mam nadzieję, że jej brat też. I Martin, dobra. Dodaj do grupy. Trzeba ich zaprosić do naszej willi za to, że nas uratowali na pyszny obiad. No takiego u siebie nie znajdziecie, gwarantuję wam. To tylko u McTinsley'ów. I ty, Purchle, idziesz tutaj, a wy idziecie podejść tutaj razem. Gdzie? Gdzie mi włazicie? Bardzo proszę, wy się musicie przebrać, żebyście dobrze wyglądali. Na jedzeniu u nas nie możecie wyglądać, wiecie, tak niechlujnie. Bardzo proszę o takie ładne ubranie. To możesz sobie sukieneczkę ubrać, gołe nogi w zimie, wiem, idealnie. No ty też jakoś tak ubierz jak człowiek do nas. My jesteśmy w latach, gdzie trzeba się ubierać właśnie jak człowiek. O, pięknie, tak, cudownie. I zapytaj, jak minął dzień, bądź taki kulturalny i opowiedz niewiarygodną historię. A ty przyjazne powitanie z nimi też. Bardzo proszę, przyjazne powitanie. Bardzo ładnie. Och nie, co ty masz za makijaż? Nie, przepraszam cię. Przebierz się w coś innego. Tak nie możesz wyglądać. Nie, nie, niekulturalnie, kochana, niekulturalnie. Proszę tak kulturalniej. Wspominaj wesele, wykrzycz zakazane, a nie ma tutaj przedstaw? Coś w tym stylu? Jakoś tak mam wrażenie, że kiedyś coś takiego było. Opowiedz niewiarygodną historię. I udziel porad wychowawczych. Czy powinieneś córkę do najlepszej szkoły zapisać, czy coś w tym stylu. Charles, chodź tutaj. Musisz się zapoznać z gośćmi. Pięknie, Charles. Przyjazne powitanie. Jest, jak on wygląda tak... Ja nie wiem nawet, jak to określić. Ale tak samo jego ojciec, przez te karnacje. Oni są tacy jak jacyś... Jakieś królowe śniegu albo coś w tym stylu. Weź ty sobie zmień. Ale powiem wam, że on troszkę mi daje takim vibe'em... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Taki ulotny, taki właśnie eteryczny, delikatny, taki, taki artystyczny, no, ale na pewno wiecie, o co chodzi. Taki sam vibe mi daje właśnie jego ojciec. Czy ty flirtujesz z Ronaldem? No weź. Poznaj? Czemu tu musisz podchodzić? Nie możesz tak? Udaj szefa. Czy ty zrobiłaś coś normalnego już? Coś innego niż sałatkę Cezar? Ja mam nadzieję. Chodź, zagrasz teraz dla wszystkich. Zagraj koncert. Albo o, zagraj koncert dla grupy. A ty, mała, pogłaszczysz kotka.
Kurde, kocham ten dom, stęskniłam się za nim. Ale tak ogólnie to, jak włączałam na swoim starym laptopie go, to słuchajcie, dramat był, jeśli chodzi o płynność w tym domu. Wielka krowa, a ja jeszcze chciałam mu tutaj skrzydła dobudować, ale stwierdziłam, że może już lepiej nie. Tiramisu i sałatka, no, super. Ale dobrze, niech będzie. Chodź tutaj, jeszcze zrobisz. Popraw humor. Albo po prostu, wiesz co? Żądaj niezależności. Oglądaj. Idźcie go oglądać. Oglądaj. Oglądaj. Idziesz oglądać? Zaraz pójdziecie jeść, zaraz, tylko ojciec skończy grać. Kochana, no w ogóle na sztywno taka. Dobra, chodź ojciec, zażądasz teraz porę jedzenia. Zawołaj na posiłek. Pora jeść. Tylko mam nadzieję, że zostaniecie tutaj przy stole. W ogóle będę musiała troszeczkę tę część zmienić. Wywaleliście ciasto. No można i tak. A wy co jecie? Ty jesz sałatkę, ty jesz ciasto. Dobrze. Zapytaj, co ty masz z tym? Zapytaj o Barabara. Pochwal humor, czy tam popraw humor i popraw humor. Popraw humor. Rozmawia ulubionym artyście. Idealna rozmowa. Przy stole. Naprawdę muszę już iść. Nie, nie musisz. Gdzie ty idziesz? Zostań z nami. Rozmawia o smaku potrawy. I z romantycznych. O, chodź, wręczysz jej róże, bo ty jesteś romantykiem, chodź. Czaku. Dziedzicu fortuny. Naprawdę muszę już iść? Idziesz od nas? Czemu? Nie, nie idź, nie idź, nie idź. Rozmawiaj o szkole z nim. W ogóle za ile ty się postarzasz? Z 4 dni. Nie idźcie, jest jeszcze młoda godzina. Możecie z nami posiedzieć tutaj. Schlebiaj. Zabawne, opowiedz dowcip. Opowiedz prośny dowcip, wiesz. Pożartuj, parodiuj innego Sima. A to kto? O, Hyun! Dobrze, Hyun, możesz tutaj wejść. Postarał się o wymarzoną pracę? Zaproś do środka, przecież on ma dobrą pracę. Plotkuj. Wiesz, zabawny prezent. Chodź, pogadaj z nią po prostu, wiesz. Pochwal strój, bo ona tak ci trochę wpadła w oko, nie? McKinsleyowie lubią rudowłosych. Przechwalaj się figlowaniem. O, widzisz, idealne dla takiego czaka. A ty chodź, June, spróbuj uwieść. I z romantycznych obejmij. I z romantycznych flirtuj. I ty tak, June, moja droga. Chodź sobie tutaj. Poczytaj. Cokolwiek. Wy sobie tutaj rozmawiacie, wyraź uznanie. Udziel porad dotyczących związku. Rozmawiam różnej pogodzie. Ile ty masz zmiany grupy wiekowej? Okej, ty to jesteś młody jeszcze. I z romantycznych... gadkę na podryw i chodź tutaj do Walisz, od razu wymień się numerami z nią. Pięknie.
A ty, mała, co? Przyjazne powitanie, może z Hyunem się zapoznaj, co? Ty natomiast idziesz tu. I skorzystaj. Cześć, Hyun! Poślij jej pocałunek. Dajesz flirty! Ucałuj dłonie. Gdzie idziesz? My z tobą flirtujemy. I ty też chodź tutaj i zapytaj, jak minął dzień. Jest tutaj. Popraw mu humor, chodź. W końcu to on jest dziedzicem domu, nie? Więc wypadałoby tutaj pogadać. Popisz się strojem. A nie, ciebie nie chcemy. Ja ciebie nie chcę. Idź sobie od nas. Psujesz nam to. Dowcip o mimach. Poschlebiaj mu. I z romantycznych pochwal wygląd. Że on taki jest fajnie zrobiony i w ogóle. Pięknie. I pochwal go szczerze. Oczywiście, kto przyszedł? Melanie, seniorka. Chodź tutaj, jeszcze z nim poflirtujesz. Proszę bardzo, gadka na podryw, moja droga. I pochwal wygląd. I zadaj mu ryzykowne pytanie. Chodź! I proszę bardzo, jakiś taki... No, tutaj taki dotyk. A ten co, ogląda? Możesz zrobić uwodzicielską pozę? Czy on się obrazi o to? Oho, pięknie. Czyżby z tego, moi drodzy, wychodziło, że pan Ronald już czuje się uwięziony w swoim związku z June? Bo nie wiem, czy pamiętacie, być może nie pamiętacie, Ronald wcale jakiś taki święty nie był, jeśli o to chodzi, więc potrzymaj za ręce pana artysty Ronalda. I szepcz mu uwodzicielsko. Dajesz, kochanie. Obejmij go. Flirciki, flirciki. A June śpi. A Hyun tutaj gdzieś błąka się. A ci nic nie wiedzą. A gdzie są w ogóle purchlaki tutaj? Śpią? Gdzie jest Charles, który się tobą zauroczył, ale ty go nie chcesz? Nie, 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 nie idziesz. Wymień się numerami. Telefonów na korbkę. I spróbuj go uwieść. Gorąca pogawędka. No, a flircik. Ale cóż, Ronald zawsze miał swoje muzy. Była June. A June już muzą nie jest. No to może być Stacy. Bardzo ładnie lecisz. Wyznaj mu zauroczeniem, że od kiedy go zobaczyłaś tam, to wiesz, poczułaś, że to może być to. Ty gdzie idziesz? Gdzie ty idziesz? Aha. Poszedł zbierać, no, nasze ulubione. Dobra, kochani, ale myślę, że na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Co będzie dalej, zobaczycie oczywiście dalej. Co będzie dalej, zobaczycie dalej, to nie ma sensu. Stacy. Stacy nam tutaj namiesza pięknie w naszej relacji. Bo ją zainteresowany jest Chuck. A ona zainteresowana jest Ronaldem.
A Ronald, jak to Ronald, chyba trochę się znudził już w swoim związku z June, którą niby tak kochał i o którą niby tak walczył, a tutaj jakieś flirciki mu z małolatą w głowie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci, widzimy się za tydzień we wtorek, minimum 1000 łapek. Zapraszam do wspierania, zapraszam do oglądania innych serii na moim kanale, szczególnie Kai i Azylu, bo no, to też są fajne serie. Trzymajcie się cieplutko i cześć!